Budowa Baltic Pipe to nie jest krok milowy. Milowym krokiem było podpisanie kontraktów z amerykańskimi dostawcami ponad rok temu, koniec 2018 roku, i wcześniej z katarskim dostawcą, bo te kontrakty zabezpieczają nam 12,5 miliarda metrów sześciennych gazu rocznie. To są ogromne ilości, to jest 25% więcej niż w dzisiejszym kontrakcie z Gazpromem, czyli one zapewniają nam na 20 lat, bo to są bardzo długoterminowe kontrakty, ogromne ilości gazu. Baltic Pipe jest przedsięwzięciem, które moim zdaniem jest zbytecznym przy tych ilościach, które zakontraktowane już mamy, które jesteśmy zobowiązani odebrać, a po drugie ilościach gazu, który płynie przez Polskę. To znaczy Jamał przesyła 30 miliardów metrów sześciennych gazu i czy to będzie gaz od Rosjan, czy będzie kupiony na europejskiej giełdzie gazowej, to ten gaz będzie płynął przez Polskę i z tego Jamału można będzie brać. W związku z tym wydaje mi się, że to jest nadmiarowa inwestycja. Rząd deklaruje jedno, to jest uniezależnienie się od Rosjan, to jest dywersyfikacja. Moim zdaniem to jest strategia błędna, bo ona jest nieekonomiczna. To jest strategia polityczna, która naraża nas na ogromne koszty, bo gaz czy to z Kataru, czy to ze Stanów jest bardzo drogi. A po drugie uniemożliwia nam po zakończeniu tego kontraktu dostaw 22 rok no, działanie i współpracę i handel z Rosjanami, ponieważ przez Polskę będzie dalej płynęło 30 miliardów metrów sześciennych lub trochę mniej, jak będziemy mieli kłopoty ze współpracą, ale to będą dalej ogromne ilości gazu, na którym też powinniśmy jakoś działać, a nie tylko zostawić go dla konkurentów. Moim zdaniem z tego bardzo patriotycznego, emocjonalnego hasła właśnie uniezależnienia się od Rosji, tak jakbyśmy od niej nie wiem w czym straszliwie zależeli, zrobiono taki liczman, którym ludziom po prostu się troszeczkę zaciemnia widok, natomiast kalkulacji ekonomicznej, czy szczególnie biznesowej, niestety nie ma w tym za grosz. I to jest podstawowy błąd tej strategii. Strategia norweska to już dwa razy poniosła klęskę. Ja nie jestem przekonany, czy ona jeszcze raz wygra, natomiast tam są pewne problemy. Problemem podstawowym są koszty, ponieważ wszystkie koszty, łącznie z budową duńskiego odcinka, bałtyckiego odcinka i tego północnomorskiego odcinka są na naszych barkach, dokładnie na PGNiG, bo ono podpisało zobowiązujące kontrakty. Więc to są ogromne koszty, które my zapłacimy. Po drugie, problem jest z norweskim gazem, ponieważ tam wydobycie gazu praktycznie co roku od dwóch, chyba trzech lat spada, a w tym roku spada drastycznie. W związku z tym wydaje mi się, że w tych regionach, gdzie sięga Europipe 2, bo do niego mamy się podłączyć, może po prostu nie być gazu. Możemy mieć narażeni na to, że będziemy walczyć i oczywiście drogo płacić za ten gaz. Czyli norweski kierunek według mnie jest kierunkiem bardzo egzotycznym, bardzo kosztownym i nie jest to kierunek biznesowy. Moim zdaniem my powinniśmy, wręcz będziemy musieli uczestniczyć w gazowym rynku europejskim. W związku z tym podstawowym, co trzeba zmienić, to jest nastawienie naszej strategii na znalezienie miejsca w nowej gazowej Europie. Bo ta Europa się integruje, ta Europa się jakby jednoczy w tym sensie, że będzie to jeden wielki rynek. I my nie utrzymamy tutaj wyspy przeciwko Rosji i wyspy amerykańskiego czy katarskiego gazu przeciwko europejskiemu gazowemu rynkowi. Moim zdaniem to jest ponad nasze siły. Chodzi o to, żeby nie budować wyspy w europejskim rynku gazowym, bo dywersyfikacja jest dobra, ale kiedy obniża ceny i zmniejsza ryzyka, a nie kiedy zwiększa ryzyka i podnosi ceny. A niestety nasza dywersyfikacja jest właśnie taka. Podnosi ceny i podnosi ryzyka, bo buduje antyeuropejską wyspę na europejskim rynku gazu. Także to się nie uda.